19 miał lat. Nazywał ciebie czyki, czyki, czyki ta. Patrzył ci prosto w twarz, śpiewają swoje czyki, czyki, czyki ta. Nie chciałaś ani chwili dłużej żyć, bez ciepła jego słów, bez jego słodkich ust. Nie chciałaś nigdy z nikim innym być, bo dzisiaj tylko on. Nie zmieni tego nikt, czyki ta. Witamy cię! No jak... Dzień dobry, cześć. Pięknie rozśpiewany, cześć Michał. Cześć. Cześć. To jest mój kolega Jacek, nie zważaj na inne uwagi. Powiedzieć, Shakin Stevens zagościł, ale nie, polska gwiazda muzyki estradowej, elektronicznej, rozrywkowej, czyli Michał Gielniak. Idzie te brawa, gdzie ten szum, gdzie tam poświata. No będą, dźwiękowiec na tym tak pracuje. Tak, tak. Witamy ciebie, Michale. Witam was bardzo serdecznie, witam państwa. Bardzo się cieszę, że zaprosiliście mnie do programu. Ciebie i twoją gitarę. Nie no, spokojnie, menadżer wykonał telefon, to nie my. Posłuchaj, Michale, no widzę, że wróciłeś do śpiewania. No wróciłem do śpiewania, to znaczy de facto jest tak, że ja cały czas śpiewam. Mhm. W małych miastach, miasteczkach, wioskach, wioseczkach, na festynach, na jarmarkach. Można było mnie przez te całe lata spotkać, aczkolwiek tam nigdzie nie było was, waszej telewizji. Powiem tobie, że ostatnio przejeżdżaliśmy przez jakąś piękną miejscowość i widzieliśmy twoje plakaty. No widziałeś? To znaczy, że gdzieś tam żyję, gdzieś tam żyłem, cały czas grałem. I zawsze jest napisany wielki koncert, Michał. Tak jest. Wie. Tak, Michał wie. To on. Śpiewa o chłopaka. Znaczy o chłopaku, co miał 19 lat. Dokładnie. Powiem tak, 19 lat to był taki twój pierwszy, taki mocny chyba hit. Tak, 42 tygodnie na liście przebojów konkurencyjnej stacji. Słuchajcie, niesamowita sprawa. I ciągnie się to za mną do dzisiaj. Słuchajcie. Niedobrze, nikt, co? Nikt nie chce tego zapomnieć. I ty w ogóle się nie zmieniasz jeszcze do tego. No, powiedzmy, no, latka już lecą. Jakiś pakt podpisałeś? Już mam 20 lat. Już masz 20. Już mam 20 lat. Czyli możesz już pić. Nie wyglądasz, czyli naprawdę. Możesz pić. Już mogę pić. Tak, no to super. Stawiacie. Tak, więc dlatego może zapowiedz swój najnowszy hit w związku z tym, że... No tak, no Michał postanowił powrócić i nagrałeś piosenkę. Nagrałem nową piosenkę. Słuchajcie, miała premierę 14 lutego. Co to za dzień, to wszyscy wiemy. Tak, wiemy. Święto. Dzień kobiet. O, nie. Dzień założenia naszego zespołu. Przecież mamy gościa, gość tak, opowiada. 14 lutego była światowa premiera piosenki Buzi, na którą zapraszam serdecznie.